Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest Marcin Hernik, pedagog ulicy. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Czym są pedagodzy ulicy? Świętowali niedawno 15 lat swojego istnienia, ale czym się zajmują na co dzień? Pedagodzy ulicy jest to taka organizacja, która stricte tak nie partycypuje w systemie takim pomocowym, jest to, można powiedzieć, taka pozainstytucjonalna forma pomocy naszym podopiecznym. Właśnie tak funkcjonujemy nieformalnie w takich kontaktach z naszymi podopiecznymi po prostu zwracając się do nich po imieniu y, troszeczkę przełamując ten obraz taki tak jak, tak jak wcześniej mówiłem instytucji czyli wypytywania sprawdzania po prostu jesteśmy dla nich no właśnie tutaj mógłby ktoś powiedzieć że może dobrymi wujkami stawiamy zasady na naszych zajęciach też stawiamy na właściwe postawy nie pozwalamy też robić tym dzieciakom co, co im się podoba kim są wasi podopieczni y, nasi podopieczni są, y, osoby z dzielnicy Socjalnej. gdzieś może w trakcie, w trakcie ich rozwoju nastąpiły jakieś zmiany w zachowaniach. Pochodzą niekiedy z, z rodzin dysfunkcyjnych i my jesteśmy, jesteśmy dla nich, tak? Zabieramy ich na zajęcia, organizujemy im alternatywny czas wolny. Żeby, żeby nie przebywali byty zbyt długo na dzielnicy. Zabieramy ich poza dzielnicę, ale również też organizujemy im czas w tym ich środowisku otwartym. Czyli można z u was na Facebooku zaobserwować, działacie na ulicy Mroza, organizujecie tam dzieciakom z tej, tej dzielnicy zajęcia, zabieracie ich na mecze, organizujecie zabawy, gry na miejscu. Jakie jest tego wszystkiego? Cel. Co chcecie przez to osiągnąć? Jaki jest tego cel? No właśnie, myślę, że pokazanie troszeczkę innego obrazu osoby dorosłej. Też, czyli dawanie takiego dobrego świadectwa przez nas, przez pedagogów ulicy, ale też pokazanie temu młodemu człowiekowi alternatywnych form spędzenia wolnego czasu, czyli no właśnie tak jak teraz organizujemy zajęcia rzeźbiarskie z panem Adamem Sobieniem, część podopiecznych chodzi na zajęcia z boksu, część podopiecznych uczestniczy w treningach piłki nożnej w klubie Beniaminek Radom. No i myślę, że to jest właśnie to, znalezienie tej pasji. Tego, tego co, co gdzieś tak tego młodego człowieka mocno zainteresuje, co, co będzie w stanie zmienić w jakiś sposób jego patrzenie na świat i, i w przyszłości zaowocuje wyrwaniem go z, z dzielnicy, z ulicy i pokazanie sposobu innego życia. Tak? To jest taki dalekosiężny cel. Myślę, że to są jakby też jednostki, które tak zdecydują tak żyć, ale myślę, że główny taki cel podstawowy to jest danie dobrego świadectwa, i pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, zapobieganie nudzie, jak pojawia się temat wśród młodych, mło, nuda, nuda na dzielnicy, nie ma co robić, nuda, nuda, tak? A my gdzieś, my gdzieś pokazujemy, że proste, proste spędzenie czasu razem nawet, rozłożenie koca, gry, to już jest jakiś sposób, żeby razem porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Czyli cel pomóc w wychowaniu... Dobrego, dobrych ludzi, tak można powiedzieć ogólnie? Tak, tak, można tak powiedzieć, oczywiście. Wiadomo, że wiele, wiele aspektów na to wpływa. Jesteśmy tylko jakiś określony czas z naszymi podopiecznymi, ale na pewno jakieś wzorce przez te kilka godzin dziennie możemy przekazać. Dlaczego to robicie? Dlaczego to robimy? Myślę, że każdy z tutaj z nas pedagogów mógłby odpowiedzieć inaczej na to pytanie, ale myślę, że to jest poczucie pasji na pewno, bo myślę, że gdybym. Gdyby ktoś mnie zmusił do tego, znaczy może nie zmusił, ale nie często słyszy się o takiej pracy pedagoga ulicy. Jesteśmy takim, jakby jedynym ośrodkiem w radomiu, który stricte wychodzi do, do młodego człowieka i, i organizuje mu czas wolny, ale no właśnie myślę, że to jest poczucie tej misji. Czegoś większego niż tylko motywacja finansowa, czegoś większego niż tylko. Spełnienie zawodowe, bo niekiedy jest trudno, jest ciężko, ale myślę, że to jest coś więcej: poczucie dużej misji, na pewno ogromna pasja, bo myślę, że bez tego można się szybko zniechęcić. Pedagodzy ulicy są związani z kościołem, tak? Skarita z Caritas diecezji radomskiej. Czy to powiązane tak, z kwestiami wiary, z kwestią praktycznej realizacji? Zgadza się, tak. W stu procentach nie jesteśmy też od tego, od katechizowania tych dzieci, ale niewątpliwie swoim świadectwem, tym, że też praktykujemy, tym, że jesteśmy zaangażowani czynnie w życie Kościoła. Na pewno tematy często schodzą na kwestie wiary, kwestie Kościoła, też z naszymi podopiecznymi. Wybieramy się, czy to na nabożeństwa drogi krzyżowej, czy na różaniec. Wiemy też, że przy parafii Maksymiliana Kolbe funkcjonuje Oaza, i, i nasi podopieczni również nie wszyscy, ale część uczestniczy w spotkaniach właśnie Oazy. Także myślę, że tak jak w naszym społeczeństwie, tak część osób jakby jest zaangażowana w życie kościoła, część osób jakby to odpycha. Ale my niewątpliwie, no też nasze życie jakby jest nacechowane takimi wartościami katolickimi, tym, że wierzymy w Chrystusa i staramy się też przekazywać to naszym podopiecznym. A jak Ty trafiłeś do pedagogów w ulicy? Co Ciebie osobiście motywuje w tej pracy? To było tak, że do duszpasterstwa akademickiego. To był chyba 2019 rok. Przyszedł właśnie Mariusz Mędra, pedagog ulicy, i, i opowiedział o swojej pracy. I mieliśmy możliwość, żeby jako wolontariusze pomagać wtedy z grupą z, z osiedla Marigail, z ulicy Marigail. No po prostu, poczułem to w jakimś momencie swojego życia, że moim powołaniem jest, tutaj szeroko powiem, ale taka pomoc człowiekowi w potrzebie. I nie zastanawiałem się długo, byłem na tych wszystkich spotkaniach, gdzie, gdzie Mariusz przychodził z dzieciakami, z właśnie z. Marie Gail do świetlicy bajka na ulicy Rapackiego. No i tam nawiązywanie pierwszych kontaktów, gra w ping-ponga, wspólne gotowanie, wspólne jakieś czytanie książek. Bardzo mnie to, to pociągało, ogromnie byłem tym zainteresowany. Poczułem, że to jest moja pasja, niewątpliwie. No i później, kilka lat, kilka lat minęło, okazało się, że w zespole. Pedagog ulicy zwolnił się wakat na Pedagoga ulicy, no i wtedy Mariusz zadzwonił i w ten sposób dołączyłem do, do grupy pedagogów ulicy. Schodząc na poziom właśnie tej ulicy, z jakimi wyzwaniami się najczęściej spotykacie? Myślę, że jakby to porównać jeszcze do kilku, kilkunastu lat wstecz, kiedy pedagodzy ulicy rozpoczynali swoją działalność, było to myślę, większy przekrój, jakichś niebezpieczeństw, które czyhają na młodego człowieka. Dzisiaj, dzisiaj możemy powiedzieć, że na pewno w jakiś sposób środowisko, w którym przebywają, Wpływa, wpływa na nich negatywnie, chociaż nie zawsze, gdzieś są też, są też jednostki, które starają się stronić od jakichś zagrożeń, które czekają na, na dzielnicy, ale myślę, że też w obecnej dobie wszechobecnego internetu dostępnego w telefonie, każdy, każdy młody człowiek ma telefon już od pierwszej klasy podstawówki. Myślę, że też dużym takim wyzwaniem dla nas osobiście jest wyrwanie tego człowieka ze świata wirtualnego i zainteresowanie go też naszymi zajęciami. Ze wzgl... Na to, że tak naprawdę rozrywka taka szybka jest dostępna zaraz w kieszeni, w telefonie, w smartfonie, no to na pewno nasza oferta troszeczkę musi dawać takie większe, może tutaj nie bodźce, ale większe zainteresowanie tym, tym młodym ludziom niż ten smartfon, tak? Też staramy się, żeby na naszych zajęciach ten telefon był mniej podopieczni, korzystali z telefonu niż, niż na co dzień. Może to się wydać takie proste, że no w sumie każdy, każdy ma problem dzisiaj z telefonem, jakby zbyt długie korzystanie, ale często myślę, osoba młoda, która gdzieś jakby nie ma relacji w domu, yy, ucieka gdzieś w ten telefon, yy, a tam też czyhają różne niebezpieczeństwa, tak jak w ostatnich tygodniach yy, mieliśmy tą sprawę Pandora Gate. Tak? Młody człowiek szuka w internecie jakby spokoju, szuka takiej jakby opoki swojej, spokojnego miejsca, w którym jakby może. Się zrelaksować, poznać nowych ludzi. Często właśnie to jest świat wirtualny, więc nigdy nie wiemy, kogo tam spotkamy. A jednak w tym y, świecie, gdzie myśli, że będzie czuł się bezpiecznie, po prostu napotykają go kolejne niebezpieczeństwa. Więc myślę, że tutaj wyjście. Z nami jest zdecydowanie lepszą alternatywą niż, niż spędzenie czasu czy na dzielnicy, czy telefon. Czy ze swojego doświadczenia, czy z opowieści, czy, czy z, po prostu z, jako, że interesujesz się tematem, czy obserwujesz problemy takie? Y klasyczne wśród młodzieży, w cudzysłowie oczywiście klasyczne, typu narkotyki, typu przemoc, bo to się bardzo często mówi mm -hmm. o tych smartfonach, a o tym wszystkim, ale często się zapomina właśnie, no, chociażby te narkotyki są teraz bardzo powszechne i trochę, można powiedzieć, spowszedniały. Myślę, że jest to powszechny problem, może troszkę powiem tak ogólnie, ale nawet z rozmów ze znajomymi, którzy, którzy pracują w miejskich ośrodkach wychowawczych, pojawia się ten problem taki gdzieś bardzo powszechny jest teraz dostęp do tych środków psychoaktywnych i też wczesna inicjacja młodego człowieka z tymi środkami. Jak to rozmawiałem z, ze swoimi znajomymi 11-12 lat, to już jest niekiedy ten etap, kiedy człowiek, młody człowiek sięga po te substancje. Właśnie z czego to wynika? tak? Myślę, że wiele braków brak osoby dorosłej, która porozmawia, zrozumie, poświęci czas, bo często właśnie to, to właśnie z tego braku, że, że nie mam do kogo się odezwać, nie ma kto wysłuchać mnie z tym, z tym, czym się stykam. W codzienności, tak, tym jak doświadczam tej samotności, czy to w szkole, czy, czy w środowisku moich znajomych, tak. No i wtedy sięgam po te substancje, a myślę, że w różnych środowiskach są one bardzo szeroko dostępne. Niestety, no i dzisiaj to, to jakby ten rak można powiedzieć, toczy trochę tak tego młodego człowieka w tą stronę, w tą stronę tych substancji, gdzie ten świat rodzica. Ten, ten rodzic nie budzi jakby autorytetu. Został spaczony obraz tej osoby dorosłej. Widzi w nim autorytety tylko bardziej hipokrytek, który mówi nie rób tak, nie rób tak. Młody człowiek jest mądry, tak? Widzi, że okay, mówisz, mam nie robić tak, a, a sam sięgasz po to czy po tamto, tak? Więc no jakby ten, ten obraz osoby dorosłej gdzieś też został mocno zachwiany przez no ostatnie lata. Może nie tylko ostatnie lata, ale myślę, że to już jakby, jakby pokoleniowe przekleństwo troszeczkę, można tak powiedzieć. Czy Wy współpracujecie z innymi instytucjami w ramach swoich zadań? Tak, tak. Współpracujemy z Gminą Miasta Radomia i z wojewodą Mazowieckim. Wszystkie, jakby, środki, które, które dostajemy od tych instytucji. Przeznaczamy na naszą działalność, ale również y, wspomagają nas prywatni sponsorzy, tak. No, te finanse to myślę, że odwieczny, odwieczny problem, tak. Musimy też niekiedy wspomagać się. Nasi przyjaciele y, po prostu pomagają nam, ale myślę, że y, też ważnym jest zwiększenie tej roli pedagoga ulicy, gdzieś to było poruszane na ostatniej konferencji przez y, jednego z pedagogów z warszawskiej Pragi. Który powiedział, że czy, czy nie lepszym sposobem byłoby przesunięcie tej linii, gdzie młody człowiek trafia do miejskiego środka wychowawczego i tam styka się z profilaktyką, styka się z tym, żeby nie wrócić do tego uzależnienia, ale gdybyśmy przesunęli tą linię już na osiedle, już na dzielnicę, w której wzrastał, i tam przeszedł tą inicjację czy z alkoholem, czy z narkotykami. I tam byłby pedagog ulicy. Nie mówię, że wszystko by się zmieniło, wszystkie problemy zostałyby uzdrowione, ale niewątpliwie myślę, że to jest ważny temat, tak przesunięcie tej linii odpowiedzialności, jakby i skierowanie jej trochę na pedagogów ulicy, którzy działają właśnie tak pozainstytucjonalnie w środowisku otwartym, mają dostęp do tych osób. Które są zagrożone, właśnie różnymi wszelakimi, wszelakimi uzależnieniami, tak? i tam już pokazać jakby pierwsze wzorce, pierwsze sposoby walki z, ty, z tym uzależnieniem, czyli właśnie, żeby znaleźć swoją pasję, tak? szansa rozwoju, czy to, czy to w jakichś właśnie kołach, które doskonalą jego jakby artystyczne zdolności, czy, czy, czy to właśnie w stronę sportową. Więc myślę, że to jest, to jest bardzo ważne, tak, żeby e, troszeczkę przesunąć tą linię odpowiedzialności z tych instytucji, które już jakby zderzają się z problemem, który już powstał, a nie staramy się profilaktycznie tej grupy zagrożonej objąć taką pomocą. Czy jakieś słowo na koniec, apel? E, słowo apel. E, myślę, że niewątpliwie ważnym jest dla nas, dla społeczeństwa, by nie stygmatyzować jakby osób, które przebywają na konkretnych osiedlach, bo to tak samo jak ja czy ty jest to człowiek, który coś przeżywa i zawsze dla mnie takim czymś ważnym jest, by, żeby nie oceniać tej drugiej osoby, bo nigdy nie wiemy, co ktoś wewnętrznie w środku przeżywa, tak? A często możemy rzucić jakiś tekst, że ktoś jest z takiego osiedla czy z takiego i często gdzieś słyszano określenie patologia, które już po prostu y, dla mnie osobiście, no, w jedną mi uszy, jak to słyszę, takie rzucanie y, bez przemyślenia tego słowa. I też to często pojawia się w świecie naukowym. Przecież jest wiele innych słów, y, gdzie, gdzie możemy określić konkretne zachowania tych, y, tych osób, tak? Nie takie stygmatyzowanie, ale y, troszeczkę zrozumienie. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.